Jak ty to powiedziałaś, że spróbuj spojrzeć na mnie jak na swoją córkę. Tak, dobrze, proszę, widzę to. Widzę ciebie, jesteś piękna, niezależna. Masz kupę forsy, masz wspaniałe ciało, pięknie wymodelowane piersi. Rozmawiasz ze swoim ojcem, serdecznie. Wzruszasz się jego blizną. Pierdolona rodzinna sieranka. Zobaczysz mnie w nowym serialu. W czym? Dobre czasy, złe czasy. Tytuł raczej nie zachęca. No włącz, sam zobaczysz. Rząd Argasa podał się do dymisji. Ja o godzinie 17:20 pojawiła się nieoficjalna informacja dotycząca ustąpienia rządu, którą 10 minut no cześć. Potwierdził, że... Szanowny panie redaktorze, naczelny, no i co, zadowolony? Rząd właśnie podał się do dymisji, a ja tkwię tu jakimś... W gównie! Po same uszy, wiesz co, jest dokładnie tak, jak napisałem, jest dokładnie tak, jak to przewidziałem. To był mój artykuł, a ty mi go ukradłeś. Ja to napisałem, a ty mi to ukradłeś. Jeszcze jedno, przyjacielu, spierdala! Masz teraz taki sam wzrok, jak mój ojciec. Świetnie, pozdrów go ode mnie. Świetnie, pozdrowie, jak martwy wstaje. Ich brak kompetencji znacząco wpłynie na pogorszenie polityki zostaw, międzynarodowej, zostaw. A my będziemy patrzeć na ręce. Telefon. To nie jest mam odebrać? Proszę bardzo. Nowy rozdział. Głos w sprawie zamiarzu prezydentnego. Ja mówię teraz na dworach, jestem udęczysty. Zadzwonię do ciebie jak skończę. Nie będzie rukanka, kotku dzisiaj. Zadzwonię do ciebie. Nie poruchasz dzisiaj. A! Musimy podjąć grę. Ty nie wierzysz w miłość. Nie. Angeliko, o czym ty mówisz? Dla ciebie miłość nic nie znaczy. To nieprawda. Kocham cię. Nie zniosę dłużej tego upokorzenia. Muszę się tu sama pochwalić. Angeliko, w każdym filmie płaczę co najmniej dwa razy. Jestem w ciąży. W tym serialu średnio 3 razy na odcinek. Tak. Dobrze słyszałeś. Jestem w ciąży. Przecież to niemożliwe. Pamiętasz, miałam ten wypadek. Bo to nie jest twoje dziecko. Jesteś piękną kobietą. Zawsze mnie zdradzałeś. Mówisz nie do mnie, pozwolę się tak traktować. Mówisz mi to już drugi raz. Wiesz, że jeszcze nikt mi tego dotąd nie powiedział? Naprawdę? Nabijam się z ciebie. Ze wszystkich się nabijam. To takie silniejsze ode mnie. Super. Tak samo mi wychodzi. Samo mi wychodzi. I nie mów mi więcej o mojej urodzie. A co w tym złego? To irytujące. Faceci wciąż mi mówią, że jestem piękna. Tak naprawdę chcą mnie tylko przelecieć. Ale im nie staje. Niestety. Może jestem zbyt sławna i to ich pesze, a może zawsze trafiam na impotentów. Ale ty jesteś piękna. Wiemy i co? Tylko to się liczy. Jesteś wyjątkowo piękna. Tak, wyglądam nieźle. Wszystkich interesuje mój wygląd. Czuję się jak ładna rzeźba, na którą każdy może naszczać. A co, nikt nie dostrzega wnętrza, ach, co? Może byś wiedziała. A co tam się kryje, co? No, jeżeli wierzysz wam, jeżeli wierzysz dziennikarzom, silikon. Silikon, dotknij sam, przekonasz się. Mózg też mam silikonowy. Tak? No, nie wiedziałeś o tym. A co taki mózg produkuje, co? Silikonowe myśli. Nie, ale dokładnie, powiedz mi dokładnie. Nic. No, o czym może myśleć silikon? Nic nie myślę, nic nie czuję. Silikon przedostał się z cycków do mózgu. Jestem wielką kupą silikonowego gówna. A ty masz silikonowe spierdolone poczucie humoru. Wiesz, w tym, co mówisz, jest trochę prawdy. Co, że mam mózg z silikonu? Że mam mózg z silikonu? Cycki mam z silikonu, ale mózg jest, nie? Wzięłaś za dużo produktu?
Dlaczego to robisz? Po co to robisz? Dlaczego to robię? Bo inaczej nic nie czuję. Inaczej nic już kurwa nie czuję, ty pierdolony alkoholiku.